Dawaj swe piękno, bez rachuby i słów. Ty milczysz, ono mówi jestem i rozprzestrzenia się w tysięcznych postaciach. Księże Kustoszu, bracia kapłani, siostry i bracia, czciciele świętego Andrzeja Boboli. Ten czterowiersz Rainera Marii Rilkego w jakiś sposób może nas dzisiaj wprowadzić w tę medytację, której inspiracją jest życie i śmierć świętego Andrzeja Boboli. Rozumiem, że nie jest łatwo w tym miejscu mówić o świętym Andrzeju Boboli czegoś, co byłoby oryginalne i nieznane jeszcze. Wszak tyle razy spotykaliście się tutaj, słuchaliście różnych kaznodziejów, a także często słów samego księdza Kustosza, który chyba najlepiej zna życie i tajemnice świętego Andrzeja. Ale pomyślałem, żebyśmy zanim o tych rzeczach związanych z jego dorosłym życiem, z jego posługą apostolską, ewangelizacyjną, mówiono wiele, chciałbym zaprosić was do Wilna. W początki życia i właściwie młodości świętego Andrzeja Boboli. Oto ze Strachociny został wysłany do Wilna, aby tam w kolegium jezuickim zdobywać wiedzę. Był rok 8 grudnia 1608 roku. I wzorem wielu innych młodzieńców, również on tam w Wilnie, w tym kolegium, wyraził swoją zgodę, aby przyjęto go do sodalicji mariańskiej. Jak podają notatki jezuitów, nie został przyjęty, dlatego że stwierdzono, że jest zbyt porywczy, zbyt mało opanowanym. Prawdopodobnie był charakteru cholerycznego i inny by się załamał. Myślę, że nie było to łatwe dla samego Andrzeja Boboli, ale postanowił, że jednak dopnie swego. Jak źródła podają, przez rok oczekiwał na ten dar sodalicji mariańskiej i próbował ułagodzić swój charakter i temperament. Często widziano go w kaplicy kolegiackiej, gdzie prosił Pana Boga i przez przyczynę Maryi o to, aby mógł zostać jej dzieckiem właśnie w sodalicji mariańskiej. I kiedy patrzymy na to wydarzenie, warto przenieść się w dzisiejsze czasy, kiedy czcimy Andrzeja Bobolę jako patrona Polski. My bardzo lubimy patronów i otaczamy się nimi. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ten gest, na ten znak Andrzeja Boboli. Nie załamał się, ale w kaplicy kolegiackiej wypraszał u Boga łaskę, a nieprawdopodobnie, ale z pewnością także robił wszystko, aby zdyscyplinować swój codzienne życie, swoje relacje z kolegami i z innymi, aby wreszcie utemperować swój porywczy charakter. My, przyjmując patronów, chcemy scedować na ich barki całą troskę o naszą ojczyznę. Sami zachowujemy się raczej pasywnie, wydaje się, licząc na to, że oni to załatwią. A jednak myślę, że warto spojrzeć na to, czego jesteśmy spadkobiercami, na dar naszej ojczyzny, która została zdobyta, ten dar wolności,
ofiarą wielu ludzi. To właśnie ich cierpienie, ich piękno, które w cierpieniu i bólu zrodziło perły piękności naszego narodu, są nam przekazane jako dziedzictwo, które, jakby powiedział Norwid, mamy nie tylko zachować, ale uwydatnić. Historię naszego narodu znamy z wielu pozycji książkowych, z wielu uroczystości. Najczęściej koncentrują się one na bohaterskich wydarzeniach II wojny światowej czy I wojny światowej. Ale są też perły, które zrodziło ludzkie cierpienie i one także warte są uszanowania i uwydatnienia. Szczególnie bolesnym jest cierpienie dzieci. Ukazała się niedawno książka Anny Augustyniak pod tytułem Na targowisku niewolników III Rzeszy. Opisuje ona w oparciu o informacje otrzymane od swojego ojca i innych ludzi historię naszych dzieci, które zostały skoszarowane, uwięzione w obozie dla dzieci w Łodzi. I potem wysłane, niektóre z nich wysłane na roboty do Niemiec. Oto co działo się w tym obozie dla dzieci, które tam skoszarowano. Wszystkiego można się nauczyć, gdy raz po raz zarazem na plecy spada nachajka, gdy w otwartej ranie wierci ktoś szpitrutą, albo ropiejące strupy rozrywa kańczugiem, gdy każe skakać z podniesionymi rękami aż do omdlenia, gdy topi beczce z pomyjami, gdy zamyka w skrzyni z piaskiem, gdy wiesza za nogi na łańcuchu, głowę spuszczając do kanału ze smarami samochodowymi. Myślę, że tę książkę powinni przeczytać wszyscy nauczyciele, rodzice i opowiedzieć lub też dać do czytania starszym dzieciom. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tak alergiczni na wszelkie cierpienie, na wszelką ascezę i zdyscyplinowanie, które były cechami głównymi świętego Andrzeja Boboli, warto zobaczyć. To wzruszająca książka. Aż trudno sobie wyobrazić, że człowiek wobec dziecka, niewinnego dziecka, jest zdolny do takiej brutalności i szaleństwa. I to otrzymaliśmy. To otrzymaliśmy, te perły, które zostały nam dane przez to cierpienie i przez heroizm żołnierza. Andrzej Bobola umiał te perły, którymi było jego cierpienie z nieprzyjęcia do sodalicji, przemienić i przekuć w twardość charakteru, zdecydowanie i wielkie zaufanie do Boga. A co my zrobiliśmy z tymi perłami? Myślę, że rzuciliśmy je na podeptanie przez tych, którzy na wiecach nie kryli się z tym, że zależy im na tym, aby zabijać dzieci, aby wyrzucić Pana Boga ze szkoły, aby przejąć, zrezygnowaliśmy, że te perły przyjęli ludzie głoszący, że polskość to nienormalność. Tego rodzaju uroczystością zagraża pokusa patosu. Spróbujmy dzisiaj tego uniknąć. Zostańmy na medytacji tego słowa. Pozwoliliśmy. Sięgnijmy do Biblii. W drugiej księdze Samuela czytamy. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Wiemy, co się potem stało.
byłaby trzeba, był grzech zabójstwa Uriasza. Dawid pozostał w Jerozolimie. Było świętym obowiązkiem władcy, aby był tam, gdzie jest Arka Przymierza. I gdyby Dawid poszedł razem z Arką na pole walki, z pewnością do tych grzechów by nie doszło. Ale przenieśmy parabolę z tamtego czasu na dzień dzisiejszy. Walka była bardzo czytelna i bardzo bolesna. Bardzo jasne było, że mamy jako katolicy stanąć do walki o przywrócenie miejsca Boga w społeczeństwie. Ale jak król Dawid, wielu z nas nie poszło 15 października, aby powiedzieć non possum. Nie chcemy takiego państwa, w którym nie będzie miejsca dla Boga, nie będzie miejsca dla zdrowej rodziny i tym podobnie i tak dalej. Ale to wydawałoby się, tak miałem pomysły, taki miałem myśl, że właściwie kwestia wyborów 15 października była dosyć oczywista. 86% Polaków to katolicy, a więc ludzie deklarujący się jako ci, którzy wyznają dekalog i są gotowi stanąć w obronie dekalogu. Co zatem znaczyła te 14% ludzi, którzy chcieli zdokumentować swoją władzę, swoją patologię, a jednak wygrali. Dlaczego? Bo tak jak Dawid, zostaliśmy w swojej Jerozolimie, w naszych ciepłych posadkach, ciepłych mieszkaniach. A nawet tacy, którzy przychodzili i wyznawali dekalog, wychodzili z kościołów i głosowali na tych zabójców dzieci nienarodzonych. I jeszcze jedna czytelna i ważna konstatacja z Księgi Królewskiej. Po królu Dawidzie i Salomonie władcą nad Izraelem został Roboam. I do Roboama przyszli starsi, żeby powiedzieć, że ich ojciec, że jego ojciec nałożył na nich duże kary. I starsi mu odpowiedzieli: jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami? Ulżyj nam, na jarzmie, które włożył na nas twój ojciec. Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli i przemówili do niego: temu ludowi, który przemawiał do ciebie, mówiąc: twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie i powiesz: mój mały palec jest grubszy od biodra mojego ojca, gdyż odtąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczmi, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Wiemy, jak się to skończyło. Państwo zostało podzielone. Ci, którzy byli ze skargą, powiedzieli, jakiż mamy udział z Dawidem. Zostało mu tylko i podzielili państwo. Myślę, że też można zwrócić uwagę na wierność tradycji i na wierność Kościołowi. Gdyby Roboam posłuchał rady starszych, państwo by się uchowało. Ludzie byliby zadowoleni i szczęśliwi. A jednak posłuchał wywrotowych młode umysły, które nie miały żadnego doświadczenia. I państwo się podzieliło.
znowu jest coś takiego, co można przyłożyć na analogiczny czas. Zamiast porady starszych, Kościoła, posłuchaliśmy tych, którzy karmili się i budowali swoją rzeczywistość na TVN-ie. To właśnie ci młodzi, butni, gardzący tradycją, gardzący Kościołem, ale mający duże środki finansowe, skanalizowali to wszystko, co jest w Polsce święte i dobre i doprowadzili do tego, co dzisiaj obserwujemy, co się potęguje, bo coraz jesteśmy ubożsi, coraz jesteśmy uzależnieni od tych, którzy czyhają na naszą wolność. I obyśmy się nie doczekali takiej sytuacji, która zawsze rodzi się wtedy, kiedy człowiek odchodzi od tradycji i od rady starszych. Józef Mackiewicz w książce Droga donikąd opisał taką historię, którą warto zapamiętać i pomyśleć nad nią. Oto czasy po zwycięstwie rewolucji radzieckiej. I do Derewni, w której żył pan z panią i społeczność wiejska. Była właściwie to jedna rodzina. Pani uczyła kobiety szydełkować, pomagała gotować, a pan użyczał swojego powozu, kiedy trzeba było zawieźć kobietę czy kogoś chorego do lekarza. I tak sobie zgodnie żyli, aż do wioski przyszedł wyrzucony przez pana wcześniej za niemoralne życie mieszkaniec tej wioski, ale już teraz członek rad ludowych. I zaczął głosić to, co głosili rewolucjoniści, że należy zniszczyć tych, którzy są panami, burżuazję i tak dalej. Wydawało się, że ten zdemoralizowany człowiek nie znajdzie posłuchu u mieszkańców, a jednak posłuchali go i posłuszni jemu, jego wołaniu, przyszli na dwór, jeśli to tak nazwać można, posiadłość tego pana, spalili dwór, a żonę i pana spalili żywcem. Wielka radość, że oto zwyciężyła proletariacka rewolucja, ale niedługo potem ów właśnie podżegacz zaczął prowadzać swoje rządy. Gwałci, rozbijał małżeństwa, wysyłał mężczyzn do obozu. Ludzie przejrzeli trochę za późno. Jak pisze Mackiewicz, przychodzili na pogorzelisko i płakali tam nad prochami tego, co zniszczyli. To bardzo niebezpieczne, ale myślę, że odważę się powiedzieć, że jesteśmy bliscy pogorzeliska, że jeszcze trochę, a zaczniemy płakać nad wartościami, które utraciliśmy bezpowrotnie. Wczoraj w Niemczech spotkała się nasza pani Kotula z ministrem od spraw równości Niemiec i poczynili wielkie starania na rzecz równowagi, tolerancji dla LGBT i wszelkiej z tym związanej patologii. Oni potrafią się zorganizować, my nie. A zatem mając za patrona Andrzeja Bobole, bardzo się do niego przylgnijmy. Ale on uczy, tak jak ja w Wilnie, podjąłem wysiłek, aby w jakiś sposób uporządkować swoje życie i dać karb swoim namiętnościom, złośliwościom. No, każdy się rodzi z jakimś temperamentem. Tak i was proszę, jako wasz patron, obiecuję wam, że jako patron Polski ciągle dbam o Polskę. Ale chciałbym, abyście mi pomogli. To oczywiście kaznodziejski chwyt, bo Bola nie potrzebuje naszej pomocy.
ale chcę, abyśmy pomogli w tym znaczeniu, abyśmy dali świadectwo światu, że nam zależy na Polsce i jesteśmy dla tej Polski ponieść nawet ofiary. Oczywiście ja mam świadomość, że teraz mówię te słowa do ludzi, którzy właśnie to robią. Dają Polsce swoje dobro, daje Polsce swoją modlitwę i swoją wierność zarówno Biblii, tradycji i starszym. I dzięki wam za to. I dlatego módlmy się tutaj za tych, którzy odeszli i ciągle gdzieś tam w Jerozolimie podglądają i nie interesuje ich to, że na polu bitwy jest Arka Pańska, jest Bóg. Odrzucają tego Boga. Módlmy się, tak jak Andrzej Bobola chodził wśród tych jako duszochwat, aby wzywać do wiary i budził wiarę w tych, którzy od tej wiary odeszli. Módlmy się, abyśmy naszą modlitwą przyprowadzili do wiary i do umiłowania ojczyzny naszych rodaków, którzy o Bogu zapomnieli. Módlmy się, święty Andrzeju, opiekuj się nami i naszą ojczyzną. Amen.